Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem nie taki normalny odcinek, nie będzie to żadne klikanie lochów ani nic w tym stylu. Będzie to, jak sami widzicie, oprócz tego, że konkurs, to też taki można powiedzieć mini unboxing edycji kolekcjonerskiej, która do mnie przyszła. Oczywiście nie wygrałem tego w konkursie, z tego co wiem, to maile do zwycięzców tej edycji kolekcjonerskiej, co tam było chyba 10 sztuk do wygrania, zostały rozesłane, więc możecie sobie sprawdzić swoją skrzynkę, bo może akurat się udało, że wy wygracie. Natomiast jeszcze tej oficjalnej listy nie ogłosili. Tylko mówię, z tego co wiem, maile po prostu już do zwycięstw były odsyłane. Ja dostałem swoją sztukę, można powiedzieć, że w takim prezencie. Nie brałem udziału w żadnym konkursie ani z takiego, więc po prostu pokażę wam dzisiaj to, co mi przyszło. Przyszła mi ta edycja kolekcjonerska wczoraj. I oprócz tego y, będzie konkurs. Będzie konkurs, to was też na pewno ciekawi, pod koniec filmu pokażę po, powiem wam w zasadzie y, zasady, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Y, będzie to konkurs oczywiście na 1000 grzybów, i będzie to konkurs y, na 1000 grzybów z, tego, z tej edycji kolekcjonerskiej. Bo jak pewnie wiecie, to każda edycja kolekcjonerska zawiera właśnie. Kod na 1000 grzybków i stwierdziłem, że wam go rozdam. Na tym kodzie od razu tutaj powiem, pisze, że jest on możliwy do wykorzystania do końca grudnia 2020 roku. Natomiast nie jest to prawda, nie jest to prawda, dlatego, że dopytywałem specjalnie wszystkie te kody można będzie użyć do końca 2021 roku dlatego, że ta edycja kolekcjonerska wychodziła na urodziny chyba w 2019, więc no musieli zrobić jakieś, wiecie, taką, można powiedzieć, datę końca ważności tego kodu, ale że teraz to, dalej te edycje są rozsyłane dalej są na nie konkursy i tak dalej i tak dalej, no to po prostu przeciągnęli ten termin i zmienili w systemie wszystkie kody na 2021 rok, ale o tym jeszcze powiem jak już będę ogłaszał generalnie konkurs. Edycja kolekcjonerska wygląda tak, no ja tutaj będę pokazywał do kamery i nie jestem dobry w jakimś, można powiedzieć, nie wiem, yy, pokazywaniu Wam rzeczy i tak dalej, więc dlatego to taki unboxing przez przymrużenie oczu, można powiedzieć. Yy, bo będę tutaj patrzył na OBS, jak to wygląda i będę wam pokazywał mniej więcej co w tej edycji kolekcjonerskiej się znajduje yy, więc tak, tutaj jak widzicie, tutaj macie taką, yy, taką takie pudełeczko można powiedzieć, jest ono drewniane jest to taka jakby książka, jak widzicie z tej strony mamy yy, coś takiego jakby można sobie wiecie, na półce postawić i w, razem z książkami mieć. tutaj mi też mikrofon przeszkadza więc to jest takie yy, koślawe to pokazywanie no ale niech będzie, yy, tak jak mówię no jak widzicie, tutaj jest coś takiego, mamy napis shakes and mamy tutaj takie ładne wzorki generalnie wszystko co jest w tej edycji Kolekcjonerski nawiązuje do gry. Yy, mamy tutaj też z boku napisane, że jest to dziesiąta. Po prostu na 10 urodziny y, gry jest zrobione, i ja mam na przykład tutaj z boku napisane, że jest to 309 sztuka z 500, czyli po prostu powstało 500 takich edycji kolekcjonerskich. Moja to jest akurat 309. Jeżeli wy wygraliście w jakimś konkursie, nie wiem, może na przykład y, kupiliście po prostu, bo to też można było kupić, to dajcie znać, jaką wy macie. Nie? Ja mam akurat 309, y, więc tak to generalnie wygląda. Tak jak mówię, z boku sobie można wsunąć w jakąś szufladkę i po prostu będziecie mieli, będziecie mogli sobie to mieć jako książkę, można sobie gdzieś tam na boku postawić taką normalnie, żeby było widać, że to jest 6 and Fidget. Jest to taka jakby półeczka, teraz Wam tutaj pokażę, o widzicie, tak się wysuwa i tutaj w środku są różne rzeczy. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. Oprócz tego była jeszcze w środku, co już wyjąłem zresztą, była koszulka, była koszulka 6 and Fidget. W ogóle jeszcze w montażu ja Wam pododaję zdjęcia, żebyście to lepiej zobaczyli, no bo na tej kamerce to jest taka, można powiedzieć, lipa, więc żebyście to lepiej zobaczyli, ja w montażu porobię zdjęcia tego Wszystkie i wam pododaję, żeby, żeby to było lepiej widać. No ale jest koszulka, koszulka o rozmiarze XL. Tutaj też wam pokażę coś takiego. Zobaczmy, jak to tutaj widać. O, taki jest wzorek. Nie wiem, czy mnie słychać. W sumie teraz może być trochę gorzej. Taki jest wzorek. Tak jak mówię, jest to XL. Z tyłu mamy logo Shakes and Fidget jeszcze. Więc po prostu tak to wygląda. Tak jak mówię, jeszcze tutaj gdzieś zdjęcie wam się pojawi, więc tą koszulkę na razie weźmiemy na bok. Szczerze mówiąc, ten nadruk jest taki, że wydaje mi się po paru praniach, po paru prasowaniach zejdzie. Tak, takie mam wrażenie przynajmniej. Nie wiem, czy oczywiście jest to prawda, ale tak mi się wydaje. Ja generalnie nie będę w tej koszulce chodzić. Bardziej to jest jakoś taka, powiedzmy, można powiedzieć, że. Pamiątka, nie? Takie w ramach pamiątki, więc nie będę w niej chodził, ona gdzieś tam sobie będzie. Dostałem też dwa plakaty, plakaty sobie może nawet gdzieś tutaj powieszę nad monitorem na przykład czy coś w tym stylu. Plakatów wam yy, w sumie nie wiem, mogę wam chyba pokazać, poczekajcie, jeden plakat to jest coś takiego. Yy, to jest normalne, takie jakby A4, coś w tym stylu, może trochę większe w sumie. Nie, no chyba A4 normalne, yy, w każdym razie, no to jest coś takiego i jeszcze mamy drugi plakacik. To też tutaj gdzieś wam zdjęcia postaram się dodać, jak to faktycznie wygląda. Jak mówię, troszeczkę z boku, to tak jak mówię, ten dźwięk z mikrofonu może być słabszy, no ale to taki specyficzny odcinek. Yy, tutaj mamy drugi plakacik, jak widzicie, więc jest generalnie coś takiego tutaj. No, tutaj widzimy z podziemia. Tam mieliśmy tą taką grafikę ze wszystkich klas postaci. No, a tutaj jest, tak jak sami widzicie, z podziemi ten władca podziemi, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie tak to po prostu wygląda. Oprócz tych dwóch plakatów, co my tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie. Możemy sobie rozsunąć, o tu już mi się samo rozsunęło, poczekajcie, ja tutaj muszę, kurde, omijać ten mikrofon, żeby Wam w to nie bić. Jak widzicie, tak jak już Wam pokazywałem, jakby to pokazać w tą stronę, może wysuwamy to, no i mamy taką półeczkę w środku, w której mamy różne rzeczy. No i co mamy w tej, w tej półeczce? Mamy na przykład mapę lochów, nie? Mapa lochów, czyli to też, co tak jakby już powinniście wiedzieć, mapa lochów była związana takim tutaj kółeczkiem. Ja sobie to ją związałem w tym momencie gumką, bo gumka mi się wydaje, że jest taka bardziej. Wiecie, luźniejsza to kółko mi się wydawało, że było takie ciasne. Mapa lochów, taka można powiedzieć, dość pognieciona. Spróbujmy to w tą stronę. Nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie, no ale nieważne. Coś takiego, jak sami widzicie, tutaj mamy strefę chyba. To jest chyba strefa, tak, strefa mroku bez tornado. No a tutaj mamy z drugiej strony strefę światła, ona jest taka pognieciona i tak dalej. No ale to jest specjalnie, no bo ma imitować po prostu, ma imitować mapę, nie? Więc tak to zrobili, dobra, więc to sobie damy na bok. Mamy takie coś, taki woreczek, jak widzicie, i w tym woreczku mamy tą całą złotą monetę. Oczywiście jeszcze tutaj możemy sobie przejść do lożków, no mapa odwzorowuje, nie wiadomo, nie ma tych ptaszków i tak dalej, jest po prostu mapa zwykła lochu, więc spoko to zrobili. Mamy monetę, w tym woreczku była moneta, jak widzicie ona wygląda tak. Nie wiem jak to widać tutaj na kamerce, to jest po prostu moneta, która odwzorowuje. Z drugiej strony mamy to samo, odwzorowuje tą monetkę tutaj z prawego dolnego rogu, czyli jak przełączamy się na przykład, nie wiem, pomiędzy twierdzą a załóżmy podziemiem albo tutaj pomiędzy strefą mroku a strefą światła. No to klikamy właśnie, możemy klikać w tą monetę. No i dokładnie taką monetkę sobie dostaliśmy. Niby ona jest złota niby nie, nie wiem. Dostaliśmy kupon na grzybki. Jest to tak zwany gift card. Nie chcę tutaj nic pokazać, więc pokażę wam to z drugiej strony jest y, oczywiście y, kod, którego wam tak jak mówię, nie pokażę. Fajny ten gift card wygląda, nie? Też jako taka pamiątka może być. Natomiast y, ja sobie go oczywiście zostawię, natomiast do zwycięzcy konkursu wyślę zdjęcie, gdzie będzie widział tył tej karty, gdzie będzie widział ten kod właśnie na 1000 grzybów, nie, ale to jeszcze powiem jak będę ogłaszał ten konkurs. Dobra, oprócz 1000 grzybów co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze yy, takie jakby widokówki, widokówki takie coś, one są złączone jakby taką, yy, to widzicie z tej strony, może z tej, to one są złączone taką yy, jakby obwódką nazwijmy to. No i mamy kilka takich widokówek, na których jest. Yy, są jakieś grafiki z gry. Na tym mamy, co my tutaj mamy. Yy, tutaj mamy Shakes'a i Fidgeta wśród jakichś potworków. Yy, poczekajcie, tutaj mamy co? Tutaj mamy mapę tego miasta, gdzie jest, gdzie jest ta cała nasza tawerna i tak dalej. Tak jak mówię, no to słabo widać. Tu jeszcze widzę, że światło odbija, yy, no ale to mówię, jeszcze wam gdzieś zdjęcia tutaj wstawię. Yy, tutaj mamy yy, stajnie z naszymi wierzchowcami. W tą stronę. Tutaj mamy co? Tutaj mamy tą grafikę, która jest też jako tapeta dostępna. Kto chce, to sobie może ściągnąć. No i ostatnia rzecz. Tutaj, co my mamy? Aha, tutaj mamy chyba. No też jakaś grafika z gry, nieistotne. W każdym razie jeszcze coś takiego jest dodane. Tak jak mówię, no tył tych kartek to jest po prostu biały, ale to są takie jakby widokówki, jakieś takie pamiątki, coś w tym stylu. No i tyle. Jak widzicie, tutaj mamy to całe pudełeczko, w którym to wszystko było. Nie wiem jak oni to zmieścili. Ja już mam problem w tym momencie, żeby jeszcze koszulkę do tego wepchnąć i tak dalej. Tutaj mamy taki jak widzicie, dędzelek, za który możemy wysuwać z tej, z tej całej obwódki i tą obwódkę wam mogę jeszcze raz pokazać. Poczekajcie cyk. Tutaj tą kartę wszystko na razie na bok. Potem to sobie schowam. No i jak widzicie, mamy to w ten sposób pokazane. Tutaj sobie do tego wkładamy to. Mogę w sumie przy Was to zrobić. Tylko to będzie bardziej w tą stronę cyk. I po prostu sobie wsuwam. I mam, mnie I tak jak mówię, tutaj jest ten zindzelek, za ten zindzelek możemy wysuwać, więc to jest taka jakby yy, półeczka. Dobra, mam nadzieję, że wszystko było widać yy, ok. Tak jak mówię, jeszcze Wam zrobię jakieś ładne jakości zdjęcia, yy, to po prostu wstawię do montażu. Yy, co więcej, konkurs, czyli to, co tak naprawdę najwięcej osób interesuje. Aby wziąć udział w konkursie, przede wszystkim należy zasubskrybować ten kanał. Robię ten konkurs, miałem go robić dopiero po nowym roku, robię teraz, dlatego że najprawdopodobniej dzięki temu uda mi się wbić te 10 tysięcy subskrypcji, nie? Bo wiem, że jest bardzo osób, które oglądają, ale nie subskrybują, więc teraz może dzięki temu uda mi się po prostu dobić, dlatego że no, będę sprawdzał, nie? będę, Jak będę losował, to będę sprawdzał, czy dana osoba mnie subskrybuje, no bo konkurs jest dla subskrybentów, więc to jest odpowiednia okazja. W tym momencie chyba jakoś. Nie wiem, 56 czy tam 57% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje, więc to jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Należy zostawić oczywiście kciuka w górę pod tym filmem. Dobijmy tych kciuków, nie wiem. Powiem, że 2000. Powiem, że 2000. Nie wiem, czy nam się to uda, czy nam się nie uda. Yy, zobaczymy. No ostatnio, jak yy, pokazywałem swoje zdjęcie, to chyba dobiliście yy, w 3 godziny 1000, czy coś takiego, więc teraz może też wam się uda. Yy, no a jeżeli nie, no to trudno, ale powiedzmy sobie, też rzucę taką luźną liczbę 2000. I jeszcze oprócz tego zostawcie komentarz, zostawcie komentarz, to jest tak naprawdę najważniejsze. Komentarz o byle jakiej treści nie będę tu od Was wymagał, nie wiem, nie wiadomo czego, więc po prostu ten komentarz sobie zostawcie. Tak jak mówię, konkurs jest na 1000 grzybów, może go wygrać tylko jedna osoba. Rozstrzygnięcie będzie za około tydzień. Za około tydzień wrzucę po prostu losowanie, gdzie z komentarzy wylosuję jedną osobę, która wygra i powiem, podam dalsze tam jakby instrukcje, żeby ta osoba mi podała w, pod następnym filmem jakiś kontakt do siebie, czyli na przykład nie maila albo... Discorda i ja zrobię zdjęcie tego kodu, żeby nie było, że coś tam źle przepisze i tak dalej i wyślę do tej osoby. Tak jak mówię, jest tutaj napisane, że kod jest do końca grudnia czyli tego roku, czyli 2020. Natomiast specjalnie, tak jak już wspomniałem, dopytywałem i ten kod jest do końca. Zmienili po prostu w systemie te kody. No bo nawet teraz, jeżeli ktoś tam wygrał tą edycję kolekcjonerską, to raczej do, do nowego roku nie zdąży przyjść, zanim oni to wyślą i tak dalej. Nie zdąży to przyjść, no więc straciłby kod tak naprawdę. Tak więc, tak jak mówię, wszystkie kody ich ważność została zmieniona w tam w systemie yy, gry, nazwijmy to, yy, została zmieniona do końca. Grudnia, ale 2021 roku, jakby był jakiś problem z kodem i tak dalej, to oczywiście służę pomocą. Yy, postaram się, yy, no, nie będzie tak, że ktoś wygra, zostanie bez kodu, bo nie zadziała, tak. Oczywiście, wszelkie tam próby oszustwa będę widział. Yy, ale jeżeli faktycznie komuś coś z tym kodem będzie nie tak, to ja tam się skontaktuję z twórcami i yy, ten kod mój coś tam aktywujemy, nie? Więc z tym nie ma problemu, tylko należy się do mnie odezwać. Ale no mówię, tak jak mówię, <gryw> mówię, tak jak mówię, wszystko powinno działać. Także jeszcze raz w skrócie, aby wziąć. Udział w konkursie, subskrypcja z dzwoneczkiem, komentarz pod tym filmem, byle jaki już tam nie wnikam. Nie musicie spamować, nie jest tak, że jak ktoś napisze więcej komentarzy, to ma większą szansę. I jeszcze oprócz tego. Sobie. Zostawcie tego kciuka w górę, zobaczymy, czy te 2000 nam się uda wbić. To by było na tyle, tak jak mówię. W nowy rok być może jeszcze się pojawi jakiś filmik taki normalny, gdzie będziemy po prostu sobie yy, nagramy jakiś zwykły odcinek sklikania lochów, taki jak zawsze. No i później, już myślę, że od przyszłego tygodnia, czyli jakoś tam od 4, może od 5 stycznia, już będę z tymi filmami leciał regularnie. I, yy, i tyle, tak naprawdę. Yy, nie mam nic tutaj więcej do dodania, jakiś czas się nie odzywałem i tak dalej. Możecie też napisać w komentarzu, przy okazji, skoro. Już jest konkurs, jak tam spędziliście święta, co tam ciekawego dostaliście i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie chętnie poczytam, a przy okazji weźmiecie po prostu udział w konkursie. Więc to też wydaje mi się, że że będzie spoko opcja. I tak myślę, czy wszystko wam powiedziałem. Oczywiście może wygrać jedna osoba, to już się chyba powtarzam, i kod jest na 1000 grzybów. Także no yy, można powiedzieć, że taki konkurs lekko na 10 tysięcy subskrypcji, bo już niedługo wybije, lekko na święta. No ale myślę, że 1000 grzybów to jest naprawdę duża ilość, i yy, osoba, która wygra, będzie zadowolona. Nieważne czy to grzybiasz, nieważne, czy to nie grzybiasz. Nawet dla mnie 1000 grzybów to jest dużo, yy, więc tak jak mówię, no mam nadzieję, że osoba będzie zadowolona z tej nagrody. Yy i chyba tyle, tak jak mówię, wszystko co chciałem to Wam powiedziałem, dziękuję Wam za uwagę dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze pokazałem, jeżeli nie to jakieś tam zdjęcia Wam pomogą zobaczyć jak to tu wszystko wygląda, oczywiście ta edycja kolekcjonerska już była pokazywana na YouTubie ale no skoro też ją dostałem to twierdziłem, że też pokażę więc tak jak mówię, dziękuję raz jeszcze za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie powodzenia w konkursie, za około tydzień rozstrzygnięcie, gdzie będziemy losować z komentarzy jednego zwycięzcę od razu sobie tutaj zastrzegę że y, jeżeli dana osoba wstawię ten film ze zwycięzcą i on tam się nie odezwie do mnie w ciągu y, tygodnia, no to będę losował kolejną osobę, natomiast jeżeli y, będzie taka sytuacja, że na przykład, y, poczekajcie, coś jeszcze, miałem, coś jeszcze miałem w głowie, co może się wydarzyć, ale, ale zapomniałem... Mm. Nie pamiętam, w tym momencie nie pamiętam. No nieważne, no, w każdym razie, jeżeli ktoś wygra, a nie zgłosi się w ciągu tygodnia pod filmem zwycięskim, który będzie za około tydzień, pod filmem ogłaszającym zwycięzcę, no to wtedy będziemy losować jeszcze raz, czy coś tam innego po prostu ogarniemy. Ja wam dziękuję za, za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was do zostawienia subskrypcji. Wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie kciuki w górę. Trzymajcie się i cześć.